Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z Last Day on Earth Survival. Jak wiecie, mamy chiński rok, dlatego Kefir postanowił wprowadzić nową aktualizację z okazji tej uroczystości. Musimy pomóc starszym ludziom przygotować się do Sylwestra. A jak na to pójdzie? Zaraz zobaczymy. Zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Dobra, moi drodzy, z tego co się dowiedziałem, z racji tego, że jest chiński rok, zapraszamy razem do celebrowania tej uroczystości. Dodaliśmy dzięki temu nowe wydarzenie na mapie o nazwie Firework Field, w którym musimy pomóc starszym ludziom przygotować się do Sylwestra. Musimy poszukać specjalnych przedmiotów na mapie i wymienić je na posiłki. U dealera oczywiście, ale zanim przyjdzie do nas dealer, musimy zbudować jakieś radio, z tego tu wychodzi. Jakiego rodzaju jest nowy rok bez krakersów i fajerwerków? No nie wiem, ja takiego nowego roku jeszcze nie obchodziłem. Szukaj ich w specjalnym miejscu i nie zapomnij o pochodni. No dobra, zabieramy się do roboty, moi drodzy. Przy okazji wyskoczył mi event Restop, dlatego nie chcę go marnować, więc sobie go na początku na rozgrzewkę zróbmy. Może coś ciekawego, nowego wypadnie na restopie z tych delikwentów. Okej, Uzika jakiegoś tam mamy, ale przerzućmy sobie na Glocka. Apteczki są? Są. Dobra, jedziemy z nimi. Dobra, dziękuję. Magazynek, dziękuję. I tutaj mamy dwóch kolejnych. Mają SWAT spodenki, przydadzą się z pewnością. Chyba, że za szybko... No, chyba za mocno je zniszczyłem. Emeczka, nice. I dwie apteczki. Buciki możemy sobie zmienić. Dobra, lecimy szybko do ogniska i zobaczymy, może coś na takim biomie od razu coś się zmieniło. Mamy szukać nowych rzeczy. Może tutaj będą również. Na chwilę obecną nic nie widać. Czapka, maczeta. Zobaczmy, co będzie w torbie. No dawaj, dawaj, mordo. Apteczki. No to tyle, dobrze. Okej, lecimy dalej. Czoperek. A w czoperku paliwko i emeczka, czyli się opłacało przyjść. Dobra, zamieńmy sobie, no, za te magazynki. Trudno, trudno. Nie wezmę po prostu tych magazynków ze sobą. Wracamy i lecimy zobaczyć, co słychać w nowym evencie. Super, zajechaliśmy na nowy biom i znowu on jest zimowy. Nie wiem dlaczego, może z racji tego, że w Chinach jest chyba teraz zima. Dobra, sprawdźmy, co będzie w torbie. Pochodnie. No oni tam zwrócili nam uwagę, żeby nie zapomnieć o pochodni. Weźmy sobie zatem 3 sztuki. W rękę wsadźmy emeczkę. No i zobaczymy, jak to dalej pójdzie, ale jeszcze się uleczę do końca. Dobra, lecimy. A, że niby... Wow, wow, wow! Biletami na czole, nowe zombiaki. Spoczy. Co z nich dropi? Tylko szmatki do apteczek, tak? Czy ja mogę strzelić? No właśnie. Celuję w te fajerwerki, ale jednak to tak nie działa. Zróbmy w ten sposób. Ty, lecą! Woo, nice! W ten sposób będzie to wybuchało. No nieźle, o kurde, jakiś zombiaczek, który należy do tych troszeczkę grubszych. Ale dlaczego on się zatrzymał, jak mnie zobaczył? No dobra, nie wiem. Lecimy dalej, nowe skrzyneczki. I co w nich jest? Wow, Stamed Fish i Holiday Gold Bar. No nieźle, dodatkowo Lampion, czyli tak? Okej, okay, powiem wam, że... Nie mam miejsca zbytnio. To na razie sobie odłożymy tutaj Glocki i paliwko. A ja to sobie zawinę ładnie do plecaczka. Cyk, cyk, pochodnie również. Dobra, ciśnijmy dalej. Kolejne zombiaczki. A ten... Czego się on zatrzymuje? On się boi czyżby fajerwerek? Gruby, chodź. No chodź, 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 chodź. I zobaczymy, czy wytrzymasz. Raz. Dwa. Bu, bu, bu!
Wow, nice! Aż się... Mordeczka wziął, zwinął w rulonik. Dobra. Spoko to wygląda. Nie mówię, że nie. Jestem ciekaw, jak długi jest ten biom, bo on jest taki podłużny pod kątem. Dobra, sprawdźmy. Znowu to samo. No i fasolki. Dobra, zjedzmy. Resztę odkładamy. Lecimy na żywioł dalej. No, tu jest troszeczkę większa ekipa. Ale odpalimy znowu fajerwerki. One, boom, poszły. Nice, ej, to jest naprawdę easy. Ale czy z tych zombiaków będzie coś leciało dodatkowo? Chyba nie. Dobra, kolejna skrzynia. I kolejne fajerwerki. Odpalamy. No dobra, powiem wam, mega łatwy event. Sprawdźmy, co będzie w ostatniej skrzynce. No, wszędzie było to samo. Okej. Pamiętajmy, że musimy zbudować radio. Oni nam tak podkreślili, dlatego wezmę te różne rzeczy i sprawdźmy sobie, czy coś nowego tutaj dodali. No. To o co chodzi? To o co chodzi, że oni nam napisali, żebyśmy zbudowali radio, żeby przywołać dealera. Dobra, jeszcze weźmiemy te śmieci ze skrzynki? Może faktycznie to się jednak przyda, scrap metal. Pochodnie na razie tu odłożymy. Lecimy do kolejnej. Tutaj jeszcze coś było, pamiętam. Aha, tu zostały moje gloki. Dobra, to na chwilę obecną sobie tutaj to zostawmy. Apteczki zaktualizujmy, o. Weźmiemy sobie ze sobą tylko jeszcze paliwko. Po te bronie się później wróci. No i dobra, możemy wracać. Zatankujmy do oporu. O! Pięknie. To teraz może się przejedziemy na jakąś strefę czerwoną. Apteczki są, bronie są. Także nie powinniśmy zginąć. Jakiś tam equipment na sobie mamy. Także spoko. O, między drzewami zaparkowałem, elegancko, co? Zobaczmy, czy coś nowego będzie na tym biomie. Na razie same toxic splittery. Drzewko, jest. Coś biegało. O dziwnym dźwięku. Nowe owoce, dobra. Nowe owoce, spoko. Właśnie mówię, coś się zmieniło. Sprawdźmy teraz kolejny. Nic, nic, tych zębiaków nie leci. Grubasek jeden. Śmierdziel. Powiem wam, że na razie nowości żadnej nie ma. Znowu śmierdziel przeszkodził mi w otwieraniu paczuszki. Woda. No napijmy się. Kolejny gruby. Nowy owoc sobie zbierzmy. Jeden. Drugi. Jakiś chiński owoc, kurde. Pierwszy raz słyszę taką nazwę. Kumkwat. No trudno. Skoro kumkwat, to kumkwat. Patrz, jest jakiś wariat. Krogan. Dobra, został uwalony raz, dwa, osiem, szybciutko. Weźmy teraz M-kę. Patrz, są. Dobra, wiemy, że już dropi to z innych skrzynek. Super. Super, super. Z ziomeczka dropło? Nie. Dobra, to sobie zjemy. Jak tam buty? No, wezmę jednak te, bo moje słatowskie już są na wykończeniu. Zróbmy jednak tak. Aha! No dobra, czyli jednak nie. Jeszcze raz. Wolę wziąć tamte apteczki. Okej, mamy dwie setki. No i kurczę, powiem wam, że chyba jakoś tak więcej tych skrzynek na tej czerwonej strefie. Zobaczcie, mamy jeszcze dwie po drodze. Jedną z prawej, drugą troszeczkę wyżej. A ten nie chce puścić tej skrzyneczki. Nie, no to indyk gulgocze. Gul. A ja myślałem, że to jakaś eventowa nowa postać. Dobra. Znowu dysz.
Dobra, spoko. Equip. Emeczkę odłóżmy tutaj. Tikety gdzie mam? Aha, tam zostawiłem. Dobra. Później się po nie wróci. Gdzie ten ham? Skąd on do mnie strzelał, ty? Nawet nie było go widać. Ale ma Glocka całego. Pięknie. Dobra. Elegancko. Czyli co, mordeczki? Musimy chyba jednak się wrócić do chaty. Zobaczyć, może w chacie coś się dzieje ciekawego. Coś mnie goni od dołu. Aha, dobra. Splitter. Nice. Myślałem, że jakiś nowy monster. Okej. Okay, nic ciekawego nie spotkaliśmy na tej strefie, czyli wracamy na chatę. Dobra, mordeczki, jesteśmy na chacie. Jakiś Bobik szczeka. Jak to jest możliwe, że Bobik szczeka? Widziałeś ty to? Piesu był. Normalnie mordo był piesu, jak ja jestem podjarany tym eventem, jak będziemy mogli normalnie piesy robić. Hodować, no, wiadomo o co chodzi. Dobra, nowy event się pojawił. Patrzcie, mordy, co się dzieje, nowy event. Nowy event. Dobra, gdzie ten piesek uciekł? Gdzie ten piesek uciekł? Jest, nowa chatka chińska. Silent Abode. Lecimy tam od razu, widzimy, idziemy za śladami piesa. Normalnie piesu będzie szkolony i będzie frisbee przynosił. Nie ma opcji, normalnie go tak wyszkolę. Fajnie, fajnie, że coś nowego w końcu wniesie do tej gry. O, słychać piesa. Siema, Bobik. Wariacie, ale jaki ty ładny. No dobra. Jest i dziadek, co-closer kit, no idę bliżej. Co tam, dziadzia? Lampionik, kłoda oraz dysz. Okej, okej, okej. Wszystko jest do zrobienia, mordziaty. Ale zobaczmy jeszcze tutaj. 6 rybek, okej, czaję bazę. Tutaj, jeden lampion, dobra, będziemy mieli. Kolejny jeden lampion. Powiem wam tak, że tych lampioników faktycznie potrzeba dość dużo, żeby ukończyć ten quest. Ile tam czasu pokazywał mi on? Na mapie ile on będzie czasu zrespiony? Ale to za chwileczkę do tego dojdziemy. Sprawdźmy jeszcze tutaj, ile kłód musimy drzewa nanieść. 3 kłody, dobra. Czyli przebiegnijmy się jeszcze po tym biomie. Sprawdźmy, co tutaj się dzieje. A, widzisz jednak. Widział ty to, co tu stoi? Dobra. Za ile mnie uderzy? To jakiś The Big One. No boski, dobra. Mamy tutaj siekierkę. Shotguna. Aha, dobra. Niestety z żadnego damage'a mu nie zadajemy. Co mogę powiedzieć na temat tego potwora? No, z pewnością po wykonaniu questu dostaniemy możliwość walki z nim. To ja wam tutaj sobie pomacham ładnie. Okej, okay. I uciekamy z tego biomu. Lecimy po lampiony i po jedzonko. Słuchajcie, mordeczki, akurat mamy 6 dań, super. 4 lampiony, na pewno nam braknie, ale coś na live'ie dzisiaj pochodzimy po strefach i postaram się to wydropić. No i oczywiście podoba mi się nowe rozwiązanie Kefiru, które wprowadzili naszą listę zadań, że mamy idealnie, jak krowie na rowę, pokazane, co mamy dalej zrobić. Musimy tutaj na początku złapać, musimy przenieść 6 tych całych lampioników, 15 kłód na 5 ognisk, no i musimy troszeczkę, musimy przynieść jeszcze 6 świątecznych dań. Ja kłód przyniosłem 10, ale za chwilę się wrócę do domu i wezmę do pełnej 15. Dobra, wszystko już mamy, 20 kłód ze sobą wziąłem. No i teraz, moi drodzy, rozpalimy sobie ogniska, powiesimy sobie lampioniki, damy dziadkowi świąteczną rybkę, żeby sobie zjadł. To jest jakaś taka, nie wiem, a la sushi. W pomidorach, sushi w pomidorach. Dobra, lampionik. Hang. Pierwszy. Drugi. Trzeci. No i czwarty. Czy jeszcze nam potrzeba? Tak, jeszcze potrzeba nam jednego i drugiego. No, szkoda. Put. Teraz jak ładnie nakryty stół, mordo. Dziadziuś, co tam powiesz? Przynieś jeszcze kłód. Dobra, idziemy rozpalić Bobik. Dobra, do Bobika jednak nie będę strzelał. Może mi się kiedyś przyda jego pomoc. Okej, jedno ognisko.
drugie ognisko. I teraz z której strony będzie kolejne? Tutaj gdzieś na dole? Tak, jest tutaj na dole. Okej. Okay. I pewnie będzie party, party, party. Przyjdzie wiara, będzie tańcowane wokół ognia. No, no, jestem ciekaw. Jak to będzie wyglądało po ukończeniu tego questa? Build. Nice. I co jeszcze? I co jeszcze? Tutaj. Dobra. Sprawdźmy teraz listę naszych zadań. Use. Okej, okay, musimy znaleźć tylko jeszcze dwa lampiony. Dobra, moi drodzy, ja szybciutko cisnę na strefę i za chwileczkę się widzimy. Dobra, moi drodzy, właśnie wracam z czerwonej strefy. Byłem na strefie żółtej. Wydropiłem jeden tylko lampion, bo były dwie skrzynki, tylko lampion jeden spadł. Na czerwonej otworzyłem 5 skrzynek i wypadło nam tak. 3 rybki, jeden lampion, no i jedno to coś, Holiday Gold Bar. Dobra, dzięki temu możemy sobie szybciutko powiesić lampionika. Hang. Hang. Pięknie. I musimy co zrobić? Dodatkowo? To wszystko? Well done? Tak, to już są zadania well done. Nice, dziadek. Complete. Dab. Jestem mega ciekaw, co nam da dziadziuś. Dziadek. Co to jest? Co to ma być, dziadek? Equip. Tactical trousersy mi dałeś tylko, wariacie? Nie, to jest jakaś kpina. Dziadek. Tego to ja się nie spodziewałem po tobie. Need more work, come later. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle. Jak widzicie, ten boss tutaj w tym momencie zniknął. Z racji tego, że wykonałem pewnie zadania. No, moi drodzy, jak dla mnie event może być. Zobaczymy, jakie będą zadania w następnym odcinku.